strong. Uwaga! Ten film jest eksperymentem do dostania banów w Robloxie. Nie powtarzaj tego na własnym koncie w Roblox, może chyba stracisz konto i będziesz żałować. Miłego oglądania! Witam was wszystkich, a dzisiaj sobie zrobimy drugą część eksperymentu do dostania banów w Robloxie. Wiecie co? Spróbujemy dostać bana za fake ID, czyli za nieprawdziwe ID. Prawda? Stworzymy sobie jakieś randomowe konto. No i sobie użyjemy fake ID. Czekajcie. Dobra. Okej, jakieś randomowe hasło sobie piszemy. No i co, użyjemy fake ID, prawda? Znaczy, no nie, że zweryfikować wiek, bo właśnie w tym wieku nie mogę zweryfikować, bo jestem poniżej 13 lat, prawda? A oczywiście sobie użyjemy tam w create. Więc sobie zasubujcie kanał, no i zalajkujcie ten film, no bo ponieważ ja to robię dla was, tak? Dobra. Dobrze, możemy przechodzić do filmu. Dobra, view on Roblox. Sobie edytujemy, teraz sobie wpiszę jakieś fake ID. Ja wszystko to oczywiście zamazuję. No i w sumie to tyle, więc... Więc tak, weźmiemy sobie jakieś fake ID, na przykład to, prawda? No i sobie to tyle, zaraz wracam. Dobrze, już sobie przesłałem te fake ID do mojego komputera i ten plik się nazywa OIP. Tak, OIP. Właśnie takie ID wybrałem, oczywiście to wszystko zamarzę, więc na spokojnie, ale... Więc nie, tam nie będę dawać jakby danych, prawda? Prywatnych, nie? Dobra, okej, zagramy sobie jailbreaka. Tak, siebie teraz zgłoszę. Tak, zgłoszę się. No i tak, Boże Święty. Teraz kao to się wchodziło. Rano boskie. Kurde. Kasie teraz to wchodzi. Hello. Aha, dobra, Boże Święty, tutaj. Ale jestem i ogarnę trochę. Dobra. Dobra, okej, skopiujemy sobie link. Przepraszam, że był taki live wczoraj, wiecie, taki krótki, nie? Dobra, okej. Teraz scamming, myślę? Myślę, że scamming. A nie, to dobra. Hello. Please ban him for uploading fake ID to his icon game. Dobra, to dobra, dajmy to, najwyżej dostanę warninga, no i w sumie to tyle. Dobra, okej, zgłoszenie zostało wysłane. Boże Święty, teraz... A gdzie? Aha, Boże Święty. Dobra, okej, myślę, że są, że sobie tą wyłączę. Tak, no i w sumie to tyle. I właśnie chciałbym się zapytać, jak się czujecie z tym, że dzisiaj wracacie do szkoły? Ja się źle czuję, ja niedobrze się czuję, prawda? Znaczy, dobrze zdrowiem, ale chodzi, że niedobrze, że wracam do szkoły, nie? Dobra, ohoho. Mam nadzieję, że żadnych hakerów nie ma, bo widać, że mało więźniów jest i kryminalów, przepraszam. Dobra, zagram sobie w jailbreaka, prawda? Jak typowy gościu, nie? Dobra, okej, możemy sobie otworzyć jakieś sejfy, prawda? Dobra, okej. Okej, tutaj wszystko sobie pootwieram. I tutaj. Taksówka, dobra, okej. Super. Wszystko sobie pootwieraliśmy. Jeżeli nam wyskoczy same account launched the game from different device, to znaczy, że już jesteśmy runninga czy tam bana, nie? Dobra, dobra, okej, możemy sobie uciec z więzienia. Dobra, okej. No, musimy sobie Camaro używać, prawda, bo no niestety, ale ja nie będę ryzykować na własnym koncie, prawda, bo mogę naprawdę dostać bana, nie? Może tutaj się okazać, że warninga dostanę, a tam mogę dostać bana na zawsze, nie? No, więc ja nie będę ryzykować nawet. Dobra, okej, myślę, że tutaj kamperów nie ma.
Tutaj za friko weźmiemy se. Ile ja mam w ogóle pieniędzy? 2000. Bardzo mało. Bardzo mało, kochani. Aha, dobra, okej. Dobra, okej. C4 kupiłem sobie. Nie wiem czemu. Dobra, okej. Możemy sobie jechać na spokojnie. A w ogóle jakie tutaj kontrakty mamy? Aha, dobra, okej. Czy muszę tutaj przelecieć? Dobra, okej. A to zobaczmy na jakim koncie to mam, nie? Na jakim koncie? Ja już chyba mam 7 level. Chyba. Nie wiem. Ale chyba 7 level mam, nie? Dobra, okej. Ja z tym kamerą muszę jechać, nie? To jest najgorszy samochód. W sumie ten motorek jest najgorszym samochodem, nie? Dobra, okej. Wszystko się nagrywa bardzo dobrze. Jutro sobie, chociaż nie wiem, ale może jeszcze dzisiaj, zagramy sobie w McDonald's Tycoon, czyli w sumie podróba McDonald's Tycoon. Tak, powrócił już ten McDonald's, prawda, w sumie McDonald's, ale zmieniona nazwa, a wiecie dlaczego? Ta gra została usunięta ze względu chyba na prawa autorskie. Prawda? Dobra, okej. Możemy sobie jechać. Nie wiem, gdzie dokładnie byśmy mogli sobie pojechać. Nie wiem do końca. Może byśmy sobie zestrzelili samo te policjanci, nie? Może uda mi się z wenta. Poszedł tutaj. Aha, dobra, tutaj się nawet. Może, na tutaj można otworzyć. No dobra, to udajemy, że jesteśmy więźniem, nie? Dobra, okej. No, czekajcie. Aha, dobra, okej, nie wiem, co ja zrobiłem. Aha, ja nie lubię właśnie iPhone Camera Lock. Może czymś to pomaga, ale... Ale to nie dla mnie, prawda? Dobra, ja nie wiem, co ja tu robię dokładnie. Prawda? Już powoli mi się trochę nudzi. Trochę już mi się nudzi właśnie. Prawda? Już mi się nudzi. To może sobie wyjdziemy, a potem mogę was poinformować, kiedy dostałem bana, nie? No. Mam nadzieję, że żadnej policji tu nie będzie. Dobra, okej, mamy kamarko. Piękne. Dobra. Dobra, pojedźmy sobie na stację benzynową. Nie będziemy na razie nic kraść. Albo nie, przejedziemy się tam i dopóki nie zostaniemy aresztowani. Okej? Dobra, okej. Myślę, że będzie. Także to jest policja i... A, dobra, okej. Tylko, że tutaj jest policja i... I wiecie. Bo ja przejechałam obok policji. No, ja nie mogę. Jak on to jeździ? Co się stało? Jak mi przebito opony? Przecież nie było żadnych kolczaków. Nie widziałem żadnych kolczaków. No, że chyba byłem ślepy, nie? Dobra, okej. Nieważne. No dobra, okej. To przejedźmy właśnie tak dookoła, okej? Myślę, że będzie. Nie? Czyli tak, będziemy musieli wjechać na, tam na power planta, później na ten mostek, potem tam skręcamy jakby na stację benzynową, no i tak będziemy otaczać do końca. Nie? Ale jak mi przebiło opony, jak ja nie widziałem chyba, albo nie wiem, widziałem... Nie widziałem w ogóle tych kolczaków, nie wiem czemu, albo jestem po prostu ślepy, kochani. Nie wiem, możecie mi to powiedzieć. No i w sumie to tyle. Domijemy 300 subów. Jednak ten special będzie 13 maja, tak podejrzę, bo wiecie, jaki internet był, prawda, na live'ie. Dobra, stówkę dopiero co właśnie, wiecie, osiągłem tutaj na tym koncie.
piękny Camaro. Camaro Chevrolet. No. No. Dobra. To ostatnie okrążenie, jak przejdziemy właśnie tą policję, to myślę, że... już sobie tam zapauzuję i właśnie wrócę do nas, jak już zostałem zbanowany. Już od kilku minut nie dostałem żadnego bana. Na razie. Na razie nie dostałem żadnego bana. Dobra, skręcamy tutaj na więzienie. No i właśnie będziemy jechać, prawda? No. Tylko myślę, że nie będzie tak samo jak właśnie... Jak właśnie w tamtym filmie, nie? Dobra, okej, tu żadnej policji nie ma. No, widno, że chyba widać. Czekajcie, zestrzelimy. Ja w lampę walę. Dobra, okej. O Jezus Maria, znowu to samo! Rany boskie! Znowu to samo! Ja już chciałem wyłączyć tą grę, nie? A już dostałem bana. No, dostałem kika w sumie. No. Rekonakto, oho nie. O nie, dobra. Okej, okay, no to zobaczmy, czy dostałem warninga. Dostałem warninga, właśnie już wiedziałem, że dostałem warninga, nie? Dobra, okej. Okay. Roblox does not permit sharing personal identifiable information in the form of full name, email address, passwords, physical address, telephone numbers, image of themselves unauthorized voice recording of mirror notes. No, dostałem warninga, myślę, że dostałem bana, prawda? Dobra, okej. Okay. Dziękuję za ten filmik. No i w sumie to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Pa.